jest bardzo fajna uroczystość, dlatego kiedy fundacja prosi mnie, żebym tutaj się zjawiła, robię to też jakby dla ZAIKS-u, dla Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAF, ale też robię to właśnie dla tej publiczności, bo to są bardzo fajni ludzie, którzy zawsze tu przychodzą i przed chwilą padał deszcz, teraz nam świeci słoneczko i to jest tak wzruszające, ja uwielbiam patrzeć na swoich kolegów z branży, jak ich to rozwala, krótko mówiąc, bo ja tutaj stałam przy tej gwieździe w zeszłym roku i wiem, jakie to jest przyjemne. I tak pięknie Włodek Korcz powiedział, że to są takie piękne chwile w życiu artysty. I fajnie, że mieszkańcy Opola w tym uczestniczą i że możemy się jako artyści cieszyć wspólnie z nimi. Człowiek pisząc rozmaitą muzykę i potem nagrywając ją, czy występując, nigdy do końca nie jest pewien, czy to, co napisał, to jest dokładnie to, co chciał, żeby wyrazić. Ale w momencie, kiedy otrzymuje na przykład takie laurki, to jest, myślę, no fajnie, to znaczy, że parę rzeczy mi się udało i między innymi owocą tego jest to, że przyznano mi tą gwiazdę, z której oczywiście będę dumny do końca życia. Zawsze co roku śledzę Opole z wielką sympatią. No i w latach 80. pamiętam, raz graliśmy z Bankiem jako zespół, a w 2-3 lata później zagrałem jako solista, instrumentalista. Grałem, no strasznego pietra miałem, muszę powiedzieć, trema była w ogóle, Jezu, jaki był strach. Oczywiście wiadomo, wychodzę, gram, ale to, co się we mnie gotowało, no bo ja byłem młody, jakby nie było na początku drogi, tu wielkie gwiazdy, ocierałem się o nie, więc zawsze to stwarza jakąś taką we mnie pokorę. Ale to dobrze działa, to bardzo dobrze działa, mobilizacyjne, poza tym, wie pan, takie spotkania dają bardzo dużo energii, bo nawzajem sobie przekazujemy tę energię. Bądź co bądź, to wszystko są wokół nas ludzie utalentowani w różnych dziedzinach i my po prostu jakby rozmawiając wymieniamy te fluidy, tą energię i nawzajem się ładujemy. To jest coś pięknego. Chyba na koniec fajnie byłoby, gdyby ta pana gwiazda dzisiaj, którą pan odsłonił, żeby ona tak fajnie grała na klawiszach. Tak, jakby się nacisnęło, oj, to byłoby fajne. No może za 100 lat będzie taka technologia niezniszczalna, prawda, która spowoduje, że jak się naciśnie, to będziemy, tutaj usłyszymy Niemena, tu usłyszymy Grechutę, tu usłyszymy Bilińskiego. To byłoby fajne, to byłoby fajne. Jest super, jest super. Bez kitu, powiem to jeszcze raz, bardzo wam wszystkim, nie wiedziałem, że będzie tyle ludzi, naprawdę. No to jest duża nagroda dla artysty, każdego, jak tu jest, no, w tym gronie, ponieważ jest to po prostu stolica polskiej piosenki i to się nic nie zmieni z tradycją swoją. No co ja mogę powiedzieć, no... Naprawdę kocham was, bo dzięki wam w ogóle każdy artysta, no zespół taki jak mój może grać 40 lat. Mówię tu o T-Love. Jest to bardzo miło znaleźć się w panteonie gwiazd opolskiego rynku. Mówię, szczególnie dla mnie to jest cenne, bo chodzę po tym rynku niemalże codziennie. A szczególnie, że to w taką rocznicę 40 lat działalności zespołu, jaką będziemy obchodzić w tym roku, bo jest to jubileusz 40-lecia. Także no, czuję się bardzo, bardzo dobrze z tym. Z chórkiem też całkiem fajnie wypadliście. Nie wiem, czy na koncertach też do czasu takiego chórku można byłoby nie mieć gdzieś w tle. No oczywiście, trzeba było, dlatego fajnie wypadliśmy, dlatego że był chórek, bo normalnie to tak dobrze nie wypadamy, a tutaj tylko nie wiem, czy mamy odpowiednio, że tak powiem, pojazd, żeby tak duży chórek z nami jeździł, ale jak się coś pomyśli, to może jakiś autobus znajdzie, jakiś ktoś, dobra dusza pożyczy i będziemy z takim chórkiem, nie, bardzo fajnie, super niespodzianka i no tak pozytywnie, bardzo. Razem i...